Cześć widzowie! W grudniu, jeszcze przed świętami, trafiło mi się całkiem fajne starcie z graczem ZK Lino, który leci na samolocie i 301, próbując się tam bokiem mapy wspinać. Ja natomiast też próbuję walczyć o wysoki pułap i tu akurat w tym momencie spoglądam na sytuację w powietrzu. I 301 jest samolotem bardzo niebezpiecznym w sprawnych rękach, a jak sprawdziłem tego Czecha, zdaje się, to okazało się, iż no, zdecydowanie wie, jak tego samolotu użyć, i pozostawiony samopas narobiłby strasznego bigosu wśród moich sojuszników, dlatego postanawiam się nim zająć. Pierwsza rzecz, jaką robi ZK Lino, to pójście na czołówkę, a i 301 jest w tym aspekcie akurat naprawdę dobry. Dlatego ja ani myślę próbować i wywijam się snaprolem, po czym przechodzę splitesem. ZK Lino użył steru kierunku, żeby na mnie nawrócić, no co ja odpowiedziałem kontrując lotkami tak, że drgnąłem mu pod brzuchem. Przeszliśmy teraz w opadające Rolling Scissor, kolejna kontra lotkami, żeby nie wyszedł na sytuację strzelecką. I teraz przejście bardziej w pętlę pionową. Co do porównania tych maszyn, ja się lepiej od I-301 kręcę, chociaż nie jakoś strasznie dużo, natomiast on ma zdecydowanie mocniejszy silnik, co będzie dawało mu przewagę w manewrach pionowych. Strząsnąłem go sobie tutaj z ogona i zaczynam go wyciągać na Rolling Scissors, odpowiednio manewrując lotkami. O proszę bardzo, tu przez to, że I-301 lepiej ciągnie do góry, był w stanie mi odejść. Dlatego ja go tam muszę cały czas tutaj męczyć. Teraz znowu ciągnie do góry, a ja brakuje mi paru koni mechanicznych mocy, żeby ten nos do góry zadrzeć i móc strzelić. No ale siedzę mu na ogonie, więc nie jest najgorzej. Tutaj przeciwnik zobaczył, że ja wychodzę na sytuację strzelecką i teraz on kontruje lotkami, zmieniając wektor ruchu tak, że nie jestem w stanie przeprowadzić skutecznego strzału. Tutaj znów, dzięki lepszej mocy silnika, odbija w górę, a ja nie jestem w stanie za nim podążyć. Gdyby w tym momencie przeszedł do Climbing Spiral, no miałbym dość spore problemy. Tutaj widziałem, że go nie trafię za swaroga, ale postanowiłem postrzelać tak na postrach tylko. Widzę, że niestety zbliża się też i francuski bombowiec, który może się tutaj wtarabanić do walki i przeszkadzać, ale też i ja mam jakiś sojuszników, bo ktoś do ZK Lino zaczął strzelać. No i proszę bardzo, siedziałem mu na ogonie, znaczy najpierw on mi, potem ja jemu i teraz znowu role się odwróciły. Ale znów dobrze wykonywane Rolling Scissors, wspierane w odpowiednich momentach manewrem Hinerikomi, a także klapy ustawione, z tego co widzę, w pozycji do lądowania, powodują, że niekorzystną sytuację powoli odwracam. Dodatkowym czynnikiem działającym na moją korzyść są sojusznicy, którzy choć co prawda nieskutecznie, to go ostrzeliwują i tym samym coś tam dekoncentrują. Natomiast ZK Lino koniecznie chce spizgać właśnie mnie. I takie zafiksowanie się na bardzo dobrym przeciwniku, z którym się walczy, nie jest niestety dobre. Ponieważ jak
Może inaczej, ponieważ groźnego oponenta nie da się spizgać tak jakoś błyskawicznie, a tymczasem ci sojusznicy moi cały czas mu na ogonie siedzą i go tam dziubają. RNG się poturla w pewnym momencie na jego niekorzyść, no i będzie pozamiatana. No ale tymczasem to ci sojusznicy tak im nie przeszkadzają, bo mało we mnie bombowiec nie wleciał. Niemniej utrzymuje się na jego ogonie i przy pomocy hajojo ścinanych chinerikomi do wewnątrz zaczynam powoluteńku jakąś tam przewagę pozycji sobie wypracowywać. Zekalino z kolei chyba już trochę też stracił pomysłu na walkę, co tu robić dalej. I tylko takimi płytkimi low jojo próbuje się kręcić. Ja natomiast przy pomocy steru kierunku powoluteńku go dochodzę. Niestety nie mnie udało się zadać ostateczny cios. Niemniej bardzo groźnego przeciwnika związałem walką na tyle długo, że został spizgany przez sojuszników i nie narobił szkód drużynie. A oto jak walka wyglądała z perspektywy Zeka Elina. Dostrzegł on, że nie pozwolę mu swobodnie zbijać się na krańcu mapy, dlatego postanowił mnie zaatakować i to w dodatku na czołówkę. Ale ja manewrem snaproll omijam ją i przechodzę w splitesa, a następnie chciałem do low jojo, ale się okazało, że przeciwnik jest jednak na tyle zwrotny, że dałby radę wsiąść mi na ogon, dlatego zmieniłem tenże manewr na opadające nożyce i wciągam go w Running Scissors. Zekalino się próbuje ratować sterem wysokości, ale akurat skręcił go w zupełnie nie tą stronę, co trzeba. Manewr Kinerikomi, który się próbuje wykonywać tak, żeby nos samolotu szedł pionowo do góry, wychodził bardzo słabo. Dlatego też moje Rolling Scissors zaczynają dawać mi coraz wyraźniejszą przewagę pozycji. Tutaj zaczął używać steru kierunku chyba we właściwy sposób. Właściwie mam na myśli we właściwą stronę. No i dzięki temu nie jestem w stanie się na niego nakierować. A także dzięki temu, że dzięki lepszej mocy silnika odchodzi mi do góry przy mijankach na tych nożycach. O, tutaj wykonuje Hinerikomi. Tym razem robi to dobrze. Tutaj robi jeszcze lepiej poprzez machnięcie tymi lotkami. No i prawie by mu się udało mnie trafić. Tutaj też widziałem, że będzie mógł, dlatego skręciłem lotkami w lewo, co spowodowało, że odbiłem do góry. No i znowu siłowanie się przy pomocy Running Scissors. A tutaj już chyba moje chłopaki przylecieli i go tam zaczynają strugać, bo coś tam się na nim błysnęło mu na ogonie, smugi koło niego zaczęły latać.
Tutaj ja robię chineriką i w prawo. I widzę, że kontynuacja tego manewru byłaby zbyt niebezpieczna, dlatego znów nurknąłem pod przeciwnika. Zakaelino z kolei musi uważać, żeby nie przerąbać w ziemię. Tutaj znów wywija się manewr chineriką i w prawo. Akurat w tej płaszczyźnie to działa on dobrze, ale ponieważ jest bardzo mocno skoncentrowany na mnie, nie pilnuje zarazem, co robią inni jego przeciwnicy i nie skończy się to dla niego dobrze. Zostaje spizgany przez, co to go tam usiekło, jakiś MS-406. Mam nadzieję, że się wam podobało, chociaż to nie ja go spizgałem. No i do następnego nagrania. Cześć.